Czy poniższa funkcja jest ciągła, różniczkowalna w punkcie x równym 3? No i mamy tutaj funkcję zdefiniowaną na różnych przedziałach różnymi zerami. I tutaj mamy różne odpowiedzi do wyboru. Ciągła, ale nie różniczkowalna, różniczkowalna, ale nie ciągła, zarówno ciągła, jak i różniczkowalna. Nie jest ani ciągła, ani różniczkowalna. Jedną z tych odpowiedzi możemy od razu wykluczyć. Mianowicie nie może być funkcja różniczkowalna, ale nie ciągła. Bo funkcja jak jest różniczkowalna, to musi być ciągła. Czyli to możemy od razu wykluczyć. To na pewno nie jest dobra odpowiedź. I teraz możemy zająć się pozostałymi. No dobrze, no to najpierw zacznijmy od określenia, czy funkcja jest ciągła. Czyli tutaj zajmiemy się ciągłością. Najpierw. No bo wiemy, że żeby była różniczkowalna, musi być ciągła, więc najpierw sprawdźmy ciągłość. Kiedy funkcja jest ciągła? Wtedy, kiedy wartość tej funkcji w tym punkcie, akurat tutaj w x równym 3, jest równa granicy funkcji w tym punkcie. Przy x dążącym do 3 z f od x. No to obliczmy tutaj wartość funkcji w tym punkcie. F od 3, no to jesteśmy w tym dolnym wzorze. Dla x większe równego 3, no to jak wstawimy tutaj trójkę za x, no to mamy 6 razy 3, to jest 18, odjąć 9, czyli wartość funkcji w tym punkcie jest 9. Dobrze, no to jest wartość. A teraz obliczmy granicę. Tutaj mamy funkcję określoną na prawo i na lewo od trójki różnymi wzorami, więc obliczmy oddzielnie granicę lewostronną i prawostronną. Zacznijmy od granicy lewostronnej w 3. Czyli jak dążymy do x z lewej strony, to to jest granica przy x dążącym do 3 z lewej strony z tego wyrażenia górnego, czyli z x kwadrat. Bo jesteśmy na lewo od trójki. No dobrze, ale ta funkcja x kwadrat to ona jest ciągła i określona dla wszystkich x-ów, więc mogę po prostu wstawić tutaj wartość za x, wstawić wartość 3 i obliczyć. No to widzimy, że to jest po prostu równe 3 do kwadratu, czyli 9. Czyli granicą tej funkcji z lewej strony jest 9. No to dobrze, bo tu też jest 9. No to sprawdźmy teraz jeszcze, jaka będzie granica przy x dążącym do 3 z prawej strony z tej funkcji. No to z prawej strony, jak dążymy do x, no to jesteśmy teraz tutaj w tej dolnej, w tym dolnym przypadku. Czyli stosujemy ten wzór. Czyli tutaj musimy wziąć 6x, odjąć 9. No i tutaj obliczyć tę granicę. No to znowu ta funkcja 6x odjąć 9 jest ciągła, więc mogę po prostu wstawić trójkę za x i obliczyć tę wartość. 6 razy 3 to jest 18, odjąć 9 to jest 9. Zresztą to jest ten sam rachunek, który tutaj wykonałem, żeby liczyć wartość funkcji w tym punkcie. No to widzimy, że wartość funkcji w punkcie jest 9, granica lewostronna jest 9, granica prawostronna jest 9, czyli widzimy, że ta funkcja jest ciągła. Czyli ciągłość jest tutaj spełniona. Znaczy warunek ciągłości jest spełniony, funkcja jest ciągła. No dobrze, to znaczy, że możemy wykluczyć tę ostatnią odpowiedź tutaj, że nie jest ciągła ani różniczkowalna. No to teraz musimy sprawdzić, czy jest jeszcze różniczkowalna. Weźmy inny kolor sobie. Czyli teraz sprawdzimy różniczkowalność. Żeby sprawdzić różniczkowalność, to musimy sprawdzić, czy istnieje taka granica przy x dążącym do 3 z ilorazu różnicowego, czyli f od x odjąć f od 3 podzielone przez x minus 3. No f od 3 to wiemy, że to jest 9, no ale znowu tutaj mamy tę funkcję określoną różnymi wzorami po obu stronach trójki, więc obliczmy oddzielnie granicę lewostronną i prawostronną. Czyli granica przy x dążącym do 3 z lewej strony z ilorazu różnicowego, to będziemy teraz używali tego wzoru górnego z lewej strony. Czyli tutaj będę miał x kwadrat, odjąć f od 3, to w tym wypadku jest 9, przez x minus 3. No to widzimy, że ten licznik mogę tutaj zapisać w postaci iloczynu x odjąć 3 razy x dodać 3, a w mianowniku mam x minus 3. No to widzimy, że te czynniki się tutaj skrócą. No i dostanę tutaj wyrażenie po prostu x plus 3, które jest równoważne temu wyjściowemu poza sytuacją, kiedy x jest równe 3, ale tutaj jesteśmy właśnie poza x równym 3, bo jesteśmy na lewo od x równego 3, dążymy z x do 3 z lewej strony. Czyli mogę po prostu obliczyć tutaj wartość tego wyrażenia x plus 3, które mi zostaje. No i to będzie po prostu 6.
Czyli ta granica z lewej strony jest równa 6, a granica z prawej strony przy x dążącym do 3 z prawej strony, no to tym razem f od x to jest ta dolna gałąź tutaj, ten dolny przypadek, czyli to jest 6x odjąć 9, odjąć f od 3, czyli odjąć 9, podzielone przez x minus 3. No i teraz mam tutaj granicę przy x dążącym do 3 z prawej strony z 6x odjąć 18. No to mogę szóstkę wyciągnąć przed nawias od razu i będę miał x odjąć 3 podzielone przez x minus 3. No i znowu to się skróci i tą granicą będzie po prostu 6. Czyli widzimy, że zarówno granica lewostronna, jak i prawostronna jest równa 6, czyli ta granica istnieje, jest równa 6. A skoro ta granica istnieje, to znaczy, że istnieje pochodna funkcji w tym punkcie, czyli funkcja jest różniczkowalna. Czyli tutaj odpowiedzią do tego zadania jest, że ta funkcja jest zarówno ciągła, jak i różniczkowalna w tym punkcie x równym 3. Czyli to nie jest prawda.